Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest były trener reprezentacji Polski na żużlu, były zawodnik włókniarza, a obecnie szkoleniowiec trenera, zespołu Orła Łódź, Marek Cieślak. Witam Cię, Marku, serdecznie. Dzień dobry. Dobry. Poza tym, że cały czas już mogłeś jeździć na rowerze, bo były takie wiosenne dni, no to teraz doczekałeś się pierwszego warkotu motocykli i po tej obserwacji pierwszych zawodów wiadomo, że czy kryterium masów, czy poszczególne sparingi to są dopiero taki wstęp, to jeszcze jest przygotowanie do sezonu, no ale jak ktoś fachowo patrzy na to, co się dzieje, no to widzisz już, kto jest dobrze przygotowany, a kto będzie miał problemy, już nawet bez nazwisk, ale czy już taką analizę pierwsze można zrobić? No oczywiście, że patrzy się na zawodników i tak jak ja mówię, ten ma jeszcze problemy, a ten nie ma, ale potem może się to zmienić, że ten, co ma dzisiaj problemy, za 2 tygodnie nie będzie miał i odwrotnie. Także, jak to się mówi, pierwsze śliwki, robaczywki to są pierwsze tam jazdy. Zawodnicy różnie się aklimatyzują w sezonie, niektórzy szybko, niektórzy wolniej. Także na razie to oglądamy sobie to bez jakiegoś tam zdenerwowania. Czyli stwierdzenie po jakimś jednym, drugim występie, nawet jeśli zawodnik, no, zdaniem powiedzmy no, kibica powinien zrobić 10, 12, a może nawet 15 punktów, robi 8, to jest po prostu bardziej testowanie motocykli? No, z tym testowaniem to ja myślę, że trochę się przesadza. No wiadomo, że dzisiaj zawodnicy mają po kilkanaście, nie po kilkanaście, ale znam takich, co mieli po kilkanaście silników. Ale mają po kilka, 3, 4, 5, to mają wszyscy, nawet pierwsze lidze. I trzeba to przejechać, żeby zobaczyć po prostu, jak to jest po tych remontach, czy nowe, prawda? No ale żadnych wniosków bym nie wyciągał tak szybko. Ty potrenowałeś, czy może twoi zawodnicy, bo ty obserwowałeś to z parku maszyn na stadionie przy ulicy Olsztyńskiej. Dzisiaj skorzystałeś z gościnności włókniarza z zespołem Orła Łódź. No i obserwowałeś swoich zawodników. Startujecie całkiem niedługo już w ligowym spotkaniu, bo dokładnie 8 kwietnia, no i na tydzień przed. Jakie wnioski? No już trochę pojeździliśmy, bo jeździliśmy w KSKO i 2 treningi we włókniarzu. Potem tutaj jestem bardzo wdzięczny klubowi, że nam pozwolił sobie pojeździć. Jeździliśmy w Łodzi 2 treningi. No i teraz tutaj, także mamy jeszcze w Tarnowie, a potem już chcemy w Łodzi pojeździć. No powiem, że nie jest źle, że forma zawodników jest, tak widać, wyrównana. Cieszy mnie, że polscy zawodnicy dobrze jadą, łącznie z juniorami. Troszeczkę problemów ma Lahti, ale to tylko sprzęt. Bo jak Gapa pożyczył mu swój, to się okazało, że Lahti dobrze jedzie. No wiadomo, że pierwsza liga, ekstraliga to jest, a co tu dużo gadać, to jest olbrzymia różnica. Także no troszeczkę inaczej muszę na to patrzeć. Dobrze, a czy dzisiaj, patrząc, tak jak powiedziałeś, KSKO, Łódź, Częstochowa i perspektywie jeszcze Tarnów, czyli inne tory niż ten na Motoarenie w Łodzi, to byś podszedł do swojego szefa i powiedział: Witold, zatrudnimy kogoś, mamy jeszcze paru zawodników na rynku, szukajmy z nim kontaktu albo rozmawiajmy, czy byś się wstrzymał? Bo cały czas gdzieś tam Mateja Żegara, może Norberta Krakowiaka, może gdzieś tam nawet Jeroen Holte łączy się z Orłem Łódź. No nie tak za bardzo, dlatego że jeżeli się podpisało umowy z zawodnikami i bez pierwszych meczy wpuszcza się obcego zawodnika, czyli ktoś nie będzie jeździł, no bo no to się rozwala drużyny. Oczywiście, jeżeli się okaże, że tam w 2, 3 meczach ktoś będzie bardzo zawodził, no to wtedy zaczniemy myśleć. Ale teraz no to myślę, że za wcześnie. Zostając jeszcze w pierwszej lidze, bo za chwilę przejdziemy do PGE Ekstraligi, rozpoczynacie meczem w Bydgoszczy, która marzy po raz kolejny, żeby awansować do PGE Ekstraligi. Obiekt jest, teoretycznie potencjał jest, chociaż mówi się, że to Enea Falubaz, Zielona Góra jednak zdominuje to rozgrywki. Jak będzie, to zobaczymy. Właśnie to powiedz, jakie szanse widzisz przed swoim zespołem w tej pierwszej konfrontacji w mieście nad Brydą? No, na pewno faworytami są gospodarze, bo jednak mają bardzo dobry skład, świetnego juniora, ale myślę, że drużyna Orła nie skazywałbym po prostu na porażkę. Na pewno pojedziemy ambitnie, mamy zawodników doświadczonych, myślę, że opór postawimy. Dobrze, Włókniarz natomiast, zespół ci bliski, bo cały czas mieszkasz niedaleko Częstochowa, przecież tu wiele lat spędziłeś, mnóstwo fotografii w klubie, na których widniejesz, jest, więc na pewno sentyment też jest. Zaczyna przy ulicy Hallera. W zeszłym roku Częstochowanie, no, poza tym półfinałem, na koniec końców trochę nieszczęśliwym, przegranym, prezentowali się doskonale, ale z Hallera, mimo fantastycznych wyścigów z udziałem Kacpera Woryny, wyjechali pokonani, jakoś sobie nie radzą. To myślę, że w tym roku Grudziądz, który wydaje się być mocniejszy, tak, bo ta kadra bardzo szeroka, jest w zasięgu Włókniarza i Częstochowanie rozpoczną od sukcesu? Ja myślę, że więcej powodów do zmartwienia ma Grudziądz niż Częstochowa, bo ta rozbudowana kadra to wcale nie jest szczęście, dlatego że może być różna atmosfera w drużynie, bo wiadomo jest, że nie wszyscy znajdą miejsce w tej drużynie. No Włókniarz, powiem tak, no ma ten seniorski skład, ma świetny. Mikkelsen, Madsen, Drabik pokazał się bardzo dobrze i w Memoriale. Może trochę Włókniarz zawalił sparring w Toruniu, ale to się zawsze może zdarzyć na początku sezonu. No powiem, że szanse oceniam tak 60% dla Włókniarza. 60% dla Włókniarza, oby tak się ułożyło. Natomiast co powiesz o pozostałych zespołach? To będzie w tym roku bardzo mocna, wyrównana liga. Wracają zawodnicy tacy jak Artiom Łaguta, który wzmacnia Wsparte Wrocław, czy wraca Emil Sajfutdinow, który wzmacnia Apatora Toruń? Trochę osłabiony, albo bardzo mocny wydaje się Stal Gorzów, bo brakuje tam zawodnika Bartka Zmarzlika. My podczas egzaminu na spikerów żużlowych mieliśmy naprzeciwko siebie ekipę z Gorzowa, gdzie były rozdawane testy, taką opowiem anegdotę, i te testy były dla spikerów z Ekstraligi oraz pierwszej i drugiej ligi. Na co panowie z Gorzowa powiedzieli, że poprosili pana sędziego Dębskiego o to, żeby dostać dwa zestawy i dla pierwszej ligi, i dla Ekstraligi. A tak poważnie, jak to będzie bardzo wyrównana liga, czy będzie liga dwóch prędkości? No, na papierze to tak wygląda, że będzie tak, że cztery drużyny będą bardzo mocne, a cztery no, będą słabsze i między nimi będzie walka o to, kto będzie w szóstce w playoffach jechać i kto no, zanurkuje, jak to się mówi, piętro niżej. Ale myślę, że to będzie wyjątkowo ciekawa liga, bo jednak zestaw drużyn no, jest bardzo mocny. Rosjanie, powiem tak, Rosjanie wniosą dużo do ligi, bo myślę, że te mecze tych drużyn będą już inaczej wyglądać, bo na pewno i Wrocław, i Toruń, mając takich liderów jak Łaguta czy Sajfutdinow, no, będą się na pewno inaczej prezentować. I te sparingi, które te drużyny jechały, znaczy Wrocław to chyba jeszcze nie jechał żadnego sparingu. No ale Łaguta wygrał turniej Jasów, prawda? W Cuglach praktycznie zdeklasował towarzystwo, w tym i naszego Bartka Zmarzlika, prawda? Także widać, że potencjał u niego jest dalej, nic się nie zmieniło. No a tutaj Włókniarz jechał z Toruniem, no i się okazuje, że ten Toruń to już nie taki jak był rok temu, także wszystko może się zdarzyć. A z drugiej strony no mamy i Leszno, mamy oni osłabione, bo odszedł Doyle, przyszedł Chris Holder. Teraz mamy, jak mówiłeś, Gorzów bez Bartka. No ale ten Gorzów w sparingu w Lesznie sobie poradził i wygrał. Okazało się, że inni zawodnicy, wbrew, jak to się mówi, oczekiwaniom, pojechali bardzo dobrze, prawda? Tak jak fajnie pojechał Oskar Pfeiffer, przepraszam, tak, Pfeiffer, i bardzo fajnie pojechał też U24. Oni mają tego chłopaka, jak on to się nazywa, w każdym razie Wiktor Jasiński. Wiktor Jasiński zrobił tam chyba 9 jakieś bonusy jeszcze, także i to wystarczyło, żeby wygrać z Unią, a jechali bez Thompsona, co prawda Unia bez Holdera, no ale myślę, że Thompson to przedstawia większą wartość w tym momencie niż Holder. Także do tego mamy Grudziądz, który uzbroił się i myślę, że ten Grudziądz będzie stawiał duży opór wszystkim drużynom, które pojadą do Grudziądza, a szczególnie kiedy minie czas i będą mogli skorzystać z Tarasienki, prawda? To, nie wiem, kiedy to okienko się otwiera, ale chyba pierwsze 3 mecze tak, pojadą bez niego. Ale Krakowiak, który no, cierpi na tym, dlatego że Krakowiak pojedzie i jak potem wskoczyłby Tarasienko, to Krakowiak już nigdzie nie odejdzie, bo tam jest limit 12 punktów, no to w 3 meczach to on może wiedzieć. Czyli za mało, można powiedzieć w skrócie, za mało to też źle, a za wielu to jeszcze gorzej, tak? Znaczy, no gorzej, to nie jest gorzej dla klubu, to jest gorzej dla zawodników, prawda? Bo ktoś będzie bezrobotny, nie? No to zobaczymy, kto będzie bezrobotny, a z tego, co rozmawiasz, no bo teraz rozmawialiśmy tutaj po między sezonami, że może być klubom ciężko dotrwać finansowo, no popłynęły teraz pieniądze z różnych spółek Skarbu Państwa do różnych zespołów, więc ciemnata może bogata, prawda? No, no może powiem, więc wytrzymają kluby. Dlatego jednak rachunek mi przed za prąd trochę większy wczoraj. Nie będę pytał z jakiej firmy, bo kilka firm energetycznych jest zaangażowanych. Aha, akurat z Tauronu. No dobra, Tauronowi mogę zapłacić, no bo jak Włókniarz będzie miał Taurona, to palicho. Dobrze, ale myślisz, że wytrzymałem, jak rozmawiasz z zawodnikami? To nie jest, bo ty mówiłeś, że to Eldorado się może skończyć. To żużlowe, jak ty na to patrzysz teraz? No wszyscy byliśmy przekonani, że to będzie rok, wszyscy, no ja i tam moi znajomi, no że kluby będą, jak to się mówi, przebierać uszami pod koniec sezonu, jak to wypłaci to wszystko, ale teraz jak widzę, co się wyrabia i no są kluby, gdzie aż można powiedzieć nieprzyzwoicie, mają dużo tych sponsorów właśnie tych takich, na które wszyscy się składamy. Także myślę, że tej klęski nie będzie. Dobrze, a czy to nie powiększy różnicy między Ekstraligą, która odjedzie, a właśnie tymi niższymi, już pierwszą ligą, zapleczem, a już tym bardziej drugą ligą? Ale oczywiście, dlatego że no, pierwsza liga nawet nie ma sponsora ligi, prawda, bo się wycofał, także pierwsza liga no, zubożała. No myślę, że to nie jest dobrze, bo to się robi taki zamknięty klan, prawda? Ta Ekstraliga, pieniądze z telewizji, spółki Skarbu Państwa, sponsorzy. No, widać, że zainteresowanie Ekstraligą jest potężne i to powoduje. Dobrze, nie masz jeszcze też obawy, że owszem, ludzie są głodni tego żużla i chcą go oglądać, bo fascynują się, bo nawet wyniki oglądalności transmisji telewizyjnych pokazują, że choć kanał, na którym te transmisje są i one są, jest dodatkowo płatny, tak? To nie jest jakiś tam podstawowy pakiet kanałów, to jednak jest mnóstwo widzów, to tych widzów będzie mniej i trochę w Ekstralidze, ale może bardziej na stadionach, tak? Myślę, że tak. Myślę, że jednak ludzie będą wybierali telewizję, bo no niestety, no, trzeba jakoś sobie radzić w życiu, prawda, w tych warunkach, więc ludzie będą oszczędzać na różnych sprawach. Tym bardziej, że no, te mecze mogą oglądać, bo Kanał Plus pokazuje to praktycznie wszystkie mecze. Wszystkie mecze i tak jak ja oglądam też, to mi się te transmisje podobają. A niekiedy nawet lepiej niż na stadionie, chociaż stadion to jest co innego. To już jest atmosfera, jest się w środku tego, można powiedzieć, widowiska. W telewizji troszeczkę inaczej, nie czuć tego zapachu, Ta walka jest troszeczkę tak na odległość, ale z drugiej strony ogląda się powtórki, też i zbliżenia, i wywiady. No i można obejrzeć kilka meczy w ciągu jednego dnia, prawda? Co nie jest też zdrowe, bo ludzie powinni też chodzić na dwór, do lasu. No tak, ale teraz myślę, że to będzie ciężkie w niedzielę, kiedy tak naprawdę ten żużlowy serial zaczyna się o 14 i kończy się tak mniej więcej koło 22.30, 23.00, jeśli chodzi o magazyn żużlowy na koniec. Dobrze, a teraz powiedz mi tak, na koniec naszej rozmowy, chętniej obejrzysz SEK, zawody, 4 turnieje SEK-u, 2 w Polsce, 2 poza granicami Polski, niż na przykład Grand Prix, na które bardzo mocno wielu i fachowców, i wielu kibiców narzekało w zeszłym sezonie. Czy jak to będzie, czy nie? Powiem tak, mogę się na tym nie znać. To jest tylko taka moja po prostu prywatna opinia, że to się troszeczkę zdewaluowało, te Grand Prix, prawda? Za dużo, nie ma zmian w tych wśród tych zawodników. Praktycznie jeden. Jedziemy tym samym zestawem, co w ubiegłym roku. I no zależy, jak będą przygotować tory, żeby zawodnicy nie walczyli z torami, tylko żeby się ścigali, bo potrafią to robić. Czyli to jest trochę tak, przepraszam, że wejdę Ci słowo, że żeby była publika na przykład, czy żeby wybrać atrakcyjne miejsce, to poświęca się atrakcyjność zawodów, patrząc na walkę na torze? To znaczy, to ja już nie chcę myśleć o tym. Ja tylko chcę powiedzieć, że w zeszłym roku zostało w kilku Grand Prix zostały tory źle przygotowane. I one spowodowały to, że nie było walki, bo zawodnicy mieli trudności z utrzymaniem. Praga, w Anglii, jak to tam się nazywa ten słynny... W Cardiff. Potem... Ale kilka torów. W Niemczech też był tor fatalny. I to powoduje, że ci, którzy nie żyją tym speedwayem na co dzień, nie widzą widowiska i przełączają na inne kanały, prawda? Widowisko musi przyciągać, nawet tych, bo nie wszyscy są kibicami żużla. Ja oglądałem, chociaż powiem szczerze, że w zeszłym roku mało oglądałem Grand Prix, ale jak byłem w Ekstralidze, to musiałem oglądać, bo moi zawodnicy jeździli i człowiek był zawsze, no raz, że im kibicował, a po drugie, no się martwił, żeby tam któryś nie przyłożył i nie było problemu, prawda? No, myślę, że przed tą organizacją, która teraz opanowała, to jest jakiś problem do rozwiązania. No to my zobaczymy na pewno w Częstochowie SEK, bo on otworzy tą walkę o tytuł indywidualnego mistrza Europy. No SEK nie jest zły. Ja powiem tak, że w tym SEK-u startuje kilku zawodników, którzy nie jeżdżą Grand Prix i to fajnie wygląda. Także warto jest oglądać SEK, bo jest coś innego. No i ranga tego też jest. No, zwycięzca SEK-u ma miejsce w Grand Prix, prawda? No to też jest o co jechać. No to tych emocji na pewno w Częstochowie nie zabraknie, bo będzie i Mikkelsen, i Leon Madsen, i Patryk Dudek, i Janusz Kołodziej, i prawdopodobnie i Kacper Woryna. Czekamy, proszę Państwa, na start do pierwszych ligowych zawodów. 8 kwietnia rozpoczyna Orzeł Łódź, którego trenerem jest Marek Cieślak w Bydgoszczy. I tego samego dnia, tylko że trochę później, bo o 20.30 Włókniarz niedaleko, bo w Grudziądzu także rozpoczyna walkę. No i co? Życzymy sobie tak Orłowi miejsca w finale pierwszej ligi i Włókniarzowi także w finale PGE Ekstraligi. Dziękuję Ci, Marku, za rozmowę. Dziękuję.